Jacek Hoga, Fundacja Dharma. Dzień dobry. Dzisiaj o konflikcie potencjalnym, czy już obecnym, tylko nie wojennym, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską. I być może to będzie pierwszy film na kanał, drugi kanał Fundacja Dharma. No ale to się okaże, Państwo zobaczą, bo planujemy taki mieć założony od jakiegoś czasu, jest, jeszcze nie jest używany. O czym jest ten film? O tym konflikcie. Dlaczego? Ze względu na wiele nieporozumień, złą informację, dezinformację, która się pojawia w polskich mediach nadzwyczaj często na ten temat, jest bardzo problematyczna. Od czego się zaczyna? Wiosną zeszłego roku Rosjanie zaczęli trzymać w gotowości na granicy Ukrainy, Republiki Ukraińskiej, znaczne siły lądowe. Na wiosnę zaczynało to wyglądać trochę dziwnie, potem ludzie się przyzwyczaili. Jesienią Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy powiedział, że nie jest to żaden problem, że nie trzeba się tym martwić. W tym czasie ilość tych sił zbrojnych, jednostek wojskowych wystawionych na terenie Federacji Rosyjskiej, licząc w tym Krym, dochodziło już do 100 tysięcy ludzi. Grudzień 2021, prezydent Putin ogłasza ultimatum. Po pierwsze jest to tak nazwane, co jest bardzo nietypowe we współczesnej dyplomacji. Po drugie jest podkreślane, że to nie jest menu, jest to pakiet do podpisania przez Stany Zjednoczone. Co w tym pakiecie jest w dużym uproszczeniu? Nie tylko obietnica, że nie przyjmie się Ukrainy do NATO, nie tylko obietnica wycofania sił zbrojnych natowskich, jakichkolwiek, w tym doradców z Ukrainy, i zakaz wysyłania tam uzbrojenia przez NATO, a na tym się właśnie skupiają polskie media i to nawet niektóre kanały, które mają wysoki poziom merytoryczny w sytuacji, kiedy zajmują się tym, co jest głównym tematem tego kanału. Nie chodzi o Ukrainę, bo to jest pierwszy punkt tego ultimatum w uproszczeniu. Jedna główna sprawa, pierwsza z dwóch spraw, może nie główna właśnie, a druga to jest wycofanie wszelkich instalacji amerykańskich i natowskich ze wszystkich terytoriów, które nie były w roku 1997 w NATO. To oznacza również Litwę, Łotwę, Estonię, Rumunię, Bułgarię, Węgry, Słowację, Czechy i Polskę. To znaczy odwrócenie upadku Związku Sowieckiego. I to jest cel prezydenta Putina, o którym mówił kilkanaście lat publicznie temu, że największą tragedią według niego, oczywiście nie według nas, jest tragedią XX wieku, jest upadek Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich, czy też radzieckich, jak to woli nazywać to państwo komunistyczne. W związku z czym sugestie, że chodzi o przemysł w Charkowie, Zaporożu, sugestie o to, że chodzi o oderwanie rosyjskojęzycznej części Ukrainy, o to, że chodzi o Odessę, że granica będzie na Dnieprze. Dniepr mi się często z Dniestrem myli. Nie. Nie chodzi o to. Oni to wyraźnie mówią. Chodzi o odwrócenie upadku Związku Sowieckiego. Teraz wydaje nam się to poza skalą, zwłaszcza dla tych, którzy urodzili się po roku 1991. Ja, interesując się historią przed 89 rokiem, tak, chłopcy poniżej 10 roku życia potrafią czytać Ogniem i Mieczem, tudzież monografię na temat powstania kościuszkowskiego, pomiędzy innymi pozycjami, które w tym wieku czytałem. Pamiętam, co to znaczy sąsiadować z trzema państwami, które są wszystkie w obozie nam wrogi, w którym my również jesteśmy. I dla małego chłopca to było bardzo problematyczne, jak się patrzyło na mapę, ale dzięki temu pamiętam, że świat może wyglądać zupełnie inaczej, niż wygląda w tej chwili. Nie chodzi, jeszcze raz, o Ukrainę. Chodzi o odwrócenie upadku Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Dlaczego? To na kilka sposobów można o tym powiedzieć. Po pierwsze, wielu mówi, o, Putin zawsze miał metodę salami, odkrajanie po kawałku. W związku z czym teraz na pewno też po prostu weźmie sobie kawałek lądowego połączenia do Krymu. Ta teza może być prawdziwa, ale nie musi. I teraz, co wskazuje na to, że ta teza jest z gruntu fałszywa?
ultimatum z grudnia. Nie stawia się takich agresywnych ultimatów, jeżeli się jest szefem autokratycznego państwa opartym na resortach siłowych, bo można stracić twarz, co oznacza utrata twarzy w sytuacji kultury macho, ego, mężczyzn. Mam nadzieję, że nie muszę jeszcze w tym sfeminizowanym świecie tłumaczyć. Jest to z gruntu nieroztropne we wszystkim, co nie jest liberalną demokracją. W liberalnej demokracji z definicji 99% polityków nie ma twarzy ze względu na to, co mówią podczas kampanii wyborczych, a potem wchodzi im w krew. W związku z czym możemy być przyzwyczajeni do tego, ale dla człowieka, który jest oparty na resortach siłowych w mocarstwie atomowym, który ma żal, że ich państwo strasznie i bez wojny upadło. Proszę pamiętać, że granice rosyjskie, Federacji Rosyjskiej z roku 1991 na zachodzie to są granice mniej więcej z okresu carycy Katarzyny II z minusem, tak? To znaczy trochę więcej mają na Kaukazie, ale za to nie mają Inflant, które już mieli za carycy Katarzyny, i Litwa, którą mieli za carycę Katarzyny. W związku z czym to jest tragedia z ich perspektywy, taka jak Mohacz z perspektywy Węgrów, taka jak dla nas w latach 40. utrata połowy terytorium w zamian za tereny, które dostaliśmy w prezencie po Niemcach. On chce to odwrócić. Czy to jest słuszne i godziwe? Z naszej perspektywy nie, z ich perspektywy tak. Jakie są bonusy z ich perspektywy, moim zdaniem? Przede wszystkim bonus demograficzny. Kilkadziesiąt milionów Słowian, bliskich im kulturowo, którzy równoważą potencjał demograficzny Północnego Kaukazu, który jest problemem w Federacji Rosyjskiej. Punkt drugi. To jest przywrócenie statusu supermocarstwa Federacji Rosyjskiej kosztem Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone tutaj są w bardzo trudnej sytuacji. Wszyscy wiedzą, że się chcą skupić na Chinach. Publicznie mówią, że Europa jest drugorzędnym teatrem dla nich. Rosjanie to wykorzystują. Od 10 lat prawie, już co najmniej od 2014 roku widać, że Federacja Rosyjska ma miażdżącą przewagę w wojskach lądowych, w zdolnościach lądowych nad NATO. Od 2014 roku nie ma żadnych wątpliwości co do tego. Nawet wśród ekspertów amerykańskich, a może przede wszystkim wśród nich, ale wśród polskich wojskowych, którzy wiedzą, o co chodzi, wśród niemieckich wojskowych, wśród szwedzkich i tak dalej, i tak dalej. Czy nadal warto metodą salami robić? To tak, jak ktoś nie grał w Europę Universalis gdzieś tam w liceum czy na studiach, to niech sobie przypomni podstawówkę i pomyśli, jak czterech chłopaków szanownego oglądającego irytowało, lepiej spuścić im łomot równocześnie, czy każdemu w jednym tygodniu i tak przez cztery razy spuścić komuś łomot i cztery razy obrywać od wychowawczyni, od dyrekcji, mieć wezwanych rodziców. Lepiej mieć jedną bójkę na koncie, czy cztery? Kiedy utrata prestiżu i kłopoty są większe? To jest jeden argument bardzo silny. Drugi argument bardzo silny. Oni są w stanie to zrobić. Wbrew tezom na temat batalionowych grup bojowych, które są takim fetyszem liczenia wojsk lądowych dzisiaj, nie najgorszym, ale z wadami, można przerzucić tutaj z Dalekiego Wschodu siły. W tej chwili, ja to mówię, jaki dzisiaj dzień jest? Środa na pewno, 26 stycznia. Dzisiaj Amerykanie oficjalnie odpowiedzieli, odpowiedź nie jest jawna, ale wątpię, żeby się zgodzili na warunki rosyjskie. Dlaczego? Bo straciliby twarz. Hegemon, Biden może stracić twarz, wszyscy wiedzą, że jej nie ma. Natomiast Stany Zjednoczone nie mogą sobie na to pozwolić. Jeśli się wycofają de facto, bo nie de jure, ze wszystkich terytoriów, które nie były w NATO w 1997 roku, stracą twarz. Tajwan przestanie im ufać, Korea Południowa przestanie im ufać, Japonia im przestanie ufać, nie mówiąc o takich krajach jak Filipiny, czy odwrócenie sojuszy na Bliskim Wschodzie, czy w Afryce. Nawet Ameryka Południowa może będzie próbowała im się zerwać, bo de facto są kraje w Ameryce Południowej
na wpół koloniami Stanów Zjednoczonych, zgodnie z doktryną jeszcze XIX-wieczną amerykańską. Niestety czy niestety tak jest. W związku z czym nie mogą się zgodzić bez konfliktu, nie są w stanie się przeciwstawić, bo ogłoszenie alarmu dla 8,5 tysiąca żołnierzy, żeby ich przerzucić w ciągu pi razy oko 30 dni do Europy, to jest całkowicie pomijalne, nie ze względu na czas, to jest pomijalne ze względu na liczbę. Rosjanie w styczniu w ciągu tygodnia, 10 dni przerzucili z Dalekiego Wschodniego Okręgu Wojskowego, czyli z Kamczatki, mówiąc w uproszczeniu, tak, oczywiście to nie jest prawda, ale z tamtych rejonów, z dalekiej Syberii przerzucili 4 dywizje, 12, czyli 12 brygad, czyli około 40 batalionów, które się pojawiły na Białorusi, których nie można liczyć do tych 100 tysięcy, które już tam były na terenie Rosji przy Ukrainie. W związku z czym Ukraina może być przy pomocy tych 4 dywizji całkowicie odcięta, bo mogą wyprowadzić tu uderzenie wzdłuż polskiej granicy. W Naddniestrzu są siły, które stanowią punkt zaczepienia. Ukraina może zostać zniszczona w ciągu miesiąca jako państwo, ale równocześnie są w stanie w tym samym czasie, równocześnie, nie mówię, że tak zrobią, ale mają taką zdolność uderzyć na Litwę, Łotwę, Estonię skutecznie i jak będzie trzeba również na Polskę, łamiąc w ten sposób system światowy, w jakim żyjemy, jaki znamy. I czy to będzie oznaczało na przykład, żebyśmy wylecieli z Unii Europejskiej? Niekoniecznie. W Kazachstanie publicznie było powiedziane, że za bezpieczeństwo odpowiada Federacja Rosyjska, za gospodarkę Chiny. Być może Niemcy z Rosjanami by się dogadali tak, że armii nam nie pozwolą mieć i tak już jej prawie nie mamy. Gospodarczo będą tu rządzić Niemcy, a siłowo Rosjanie. Z rozrzewnieniem będę obserwował, jeśli będzie miało to miejsce, fikołki intelektualne robione przez polskich polityków, usprawiedliwiające to, że nadal będą chcieli spłacać kredyty z bycia politykami, bo przecież to swoje M4 czy domki będą nadal chcieli spłacić. Większość z nich żyje z kredytu. I to też pokazuje, dlaczego demokracja jest absurdalnym systemem. Tak? Ludzie, którzy są uzależnieni od banków i od regularnej wpłaty, bo nie mają własnego majątku, nawet na takim minimalnym poziomie, chcą się zabawiać polityką, do czego nie mają predyspozycji, ani kompetencji, ani środków materialnych. Reasumując, co to oznacza dla nas? Rosja jest w stanie zrobić wielką wojnę. Amerykanie mają świadomość, że tym im właśnie zagroziła Rosja. Całkowitym zburzeniem systemu światowego. Nie ma dobrego wyjścia chyba dla Amerykanów. Jeżeli Putin nie stchórzy, to może wymusić albo wziąć siłą tak dużo, że pół roku temu nikt z państwa, ani ja również, byśmy w to nie uwierzyli. Chociaż, jak Fundacja Dharma ostrzega od lat, zdolność do tego mają całkowitą, bezczelność czy brawurę, w zależności jak chcemy na to patrzeć, też mają, przypominam, porwanie oficera estońskiego z terytorium Estonii. No, to było zagranie bardzo ostre, a jednak uszło na sucho Federacji Rosyjskiej. No bo co Estonia mogła zrobić? Co by mogły zrobić Stany Zjednoczone? Reasumując, chyba po raz drugi, podsumowując to wszystko, jako ludzie niewiele możemy zrobić. Możemy wskazywać na to, co trzeba zrobić. Możemy przypominać o tym, co powinno zrobić państwo polskie w tej chwili. Przede wszystkim dopuścić do posiadania broni przez Polaków zgodnie z prawem, zniszczyć zgodnie z prawem poprzez stosowne ustawy wszystkie rejestry osób posiadających broń, ustawowo zakazać takiej rejestracji. I to znowu nie ze względu na podniesienie bezpieczeństwa państwa, tylko ze względu na podniesienie bezpieczeństwa obywateli w razie kryzysu i wojny. Nie trzeba łamać systemu z perspektywy wojskowej, bo może uderzą tylko na Ukrainę. Robić jakiejś rewolucji armii nowego wzoru, a la rewolucjoniści brytyjscy z połowy XVII wieku, bo armia nowego wzoru, tak się właśnie nazywała armia buntowników przeciwko królowi żelaznobokich prowadzonych przez Cromwella.
I stąd te czerwone kurtki tradycyjne w armii brytyjskiej, właśnie od tych rewolucjonistów walczących z Bogiem, królem i ojczyzną w imię handlu i kupców. Nie wiem, czy to jest dobry wzorzec, który można by sobie wziąć. Łamanie systemu to jest 5 lat bałaganu prawnego i formalnego. Przenoszenie garnizonów, jednostek to jest 10 lat bałaganu i gigantyczne pieniądze. Przywrócenie gotowości, przywrócenie poboru to są 2-3 miesiące na początek. Alarmowe zakupy tego, co trzeba, a nie tego, co ładnie wygląda w mediach, to są 2-4 lata. Ostrożniejsza polityka dyplomatyczna ewangelicznie, jeżeli widzimy, że przeciwnik ma przewagę, jeśli jeszcze jest daleko, należy sprawdzić, czy na pewno musimy wchodzić na wojnę w imieniu tych, którzy są jeszcze dalej i którzy nam będą pokazywać, że dobrze, chłopaki, dajecie radę, będzie państwo podziemne 2.0 sterowane przez zielone berety amerykańskie. Obyśmy tego wszystkiego uniknęli i zachowali resztki suwerenności czy niezależności, bo suwerennością się chyba tego nie da nazwać, czego sobie państwu życzę, prosząc o wsparcie, bo bez państwa nie jesteśmy w stanie robić tego, co robimy. Dziękuję i do zobaczenia.